W tym wideo odpowiem Ci na pytanie, czy zaraz po kontroli ZUS zwolnienie na jakąś inną chorobę ma sens, a szczególnie chodzi tutaj o zwolnienie po ustaniu zatrudnienia, gdzie nawet jeden dzień przerwy i braku ciągłości ma kolosalne znaczenie. Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny transportu z Wrocławia i opowiem Ci historię internautki. Panie doktorze, będę wdzięczny za poradę w mojej sprawie. Od sierpnia 2013 roku przebywam na zwolnieniu lekarskim wystawionym przez lekarza ortopedę. Dodatkowo mniej więcej od roku mam nawrót choroby skóry zdiagnozowanej jako tak zwane atopowe zapalenie skóry, w skrócie AZS. No, co objawia się u mnie dość dużymi ranami. Aktualnie na dłoniach, rękach i nogach. Leczę się od lat u różnych specjalistów, dermatolodzy, alergolodzy, ale jak dotąd nie przebywałem z tego powodu na L4. Na początku bałem się o pracę, później byłam na zwolnieniu ze względu na staw kolanowy. Wspomniałam Panu o tym fakcie, ponieważ wydaje mi się on ważny w kontekście dzisiejszej wizyty w ZUS-ie. Aktualne zwolnienie mam ważne do 17 grudnia, jest to 133 dzień zwolnienia i w dniu dzisiejszym, 13 grudnia, byłam wezwana przez ZUS na kontrolę. Była to już moja druga kontrola, pierwsza miała miejsce w październiku, kiedy lekarz orzecznik uznał to L4 za zasadne. Natomiast dzisiaj inny lekarz orzecznik stwierdził, że kontynuacja dotychczasowego zwolnienia nie jest zasadna i że jeżeli chodzi o staw kolanowy, z powodu którego miałem zwolnienie, to uważa, no, że jestem zdolna do pracy. Natomiast jego zdaniem aktualnie nie jestem zdolna do pracy ze względu na alergiczne zmiany w postaci ran na dłoniach i rękach. I tenże lekarz poinformował mnie, że w tej sytuacji nie kasuje terminu końca zwolnienia, czyli został aktualny 17 grudzień, zmienia natomiast znacznik choroby. Tak więc, panie doktorze, potrzebuję porady, co w tej sytuacji mogę zrobić. Nie zgadzam się z decyzją rzecznika w sprawie mojego stawu kolanowego i zdolności do pracy, ale z drugiej strony nie mam siły walczyć z ZUS-em i odwoływać się od tej decyzji. Zastanawiam się, czy w tej sytuacji mogę kontynuować zwolnienie z powodów dermatologicznych. No, jeśli oczywiście dermatolog zgodzi mi się wypisać L4, natomiast podczas wcześniejszych wizyt za każdym razem proponowano mi to L4, ale no, nie korzystałam. Nie wiem, czy teraz będzie tak samo, jak przedstawię dermatologowi moją historię z L4. I panie doktorze, zakładając, że lekarz dermatolog zgodzi mi się wypisać to L4 od 18 grudnia, to czy ZUS będzie traktował to jako kontynuację zwolnienia i będę miała prawo do zasiłku chorobowego. Aktualnie jestem bez pracy, więc nawet kolejne 2 czy 3 tygodnie zasiłku są dla mnie ważne. No i ważna jest również ciągłość tego zwolnienia. Odpowiadając na to pytanie, jeżeli dermatolog zmieni ten numer choroby na ten właśnie związany z zapaleniem skóry, no to teoretycznie liczy się to do poprzedniego okresu zasiłkowego, czyli można mieć te 182 dni razem z chorobą kolana. Natomiast liczyć się jednak musi z kolejną kontrolą ZUS. Na pewno wzywali poprzednim razem, no, między innymi po to, żeby sprawdzić zasadność tego zwolnienia. Jaki będzie wynik tej kolejnej kontroli, no, nie wie tego nikt. Natomiast na przykładzie poprzednich kontroli, no, widać już dwa różne podejścia do tego problemu ortopedycznego przez dwóch różnych lekarzy orzeczników, czyli całkiem możliwe, że podejście kolejnego lekarza orzecznika do choroby skóry może być też inne. Tym niemniej uważam, że jeżeli ten Twój problem zdrowotny jest poważny, no to w ogóle nie obawiałbym się pójść do tego dermatologa, wszystko mu wyjaśnić. No, warto by go uczciwie też uprzedzić o wcześniejszej kontroli, tak żeby sprawa od początku była jasna, a lekarz był, a w sumie nie był zaskoczony, jeżeli dostanie wezwanie z ZUS-u o okazanie dokumentacji lekarskiej. Także na tym kończę. Jeżeli to wideo rozwiązało Ci jakikolwiek problem, oczywiście podziel się na swoim forum, na swoim portalu społecznościowym, na swojej stronie internetowej. Jak Ci się spodobało, oczywiście daj lajka, daj kciuka. Natomiast jeżeli chcesz więcej takich filmików jak ten, oczywiście musisz zasubskrybować
Tutaj gdzieś jest znacznik, mój kanał, Lekarz Medycyny Pracy, gdzie toczy się właśnie tutaj dużo zażartej dyskusji. Natomiast najwięcej dyskusji mimo wszystko tradycyjnie toczy się na tej mojej stronie internetowej zwolnienielekarskie.pl. No, ale także odpowiadam na pytania zawarte w komentarzach tego filmu, także jeżeli masz jakiś problem, napisz to w komentarzu poniżej. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia i do zobaczenia w moim kolejnym wideo.